Cześć, z tej strony BN2, witam w kolejnym odcinku z gry Shakes and Fidget. No i tak, dzisiejszy odcinek może troszeczkę taki luźny, w sumie wykonujemy sobie misję, a także, oj, powalczymy na arenie. Oj, wygraliśmy, bardzo fajnie. Ale nie ma nic sensownego do ulepszenia, choć więc do lochów. O, udało mi się pokonać tego Yetiego. Nawet nie pamiętałem tego momentu. Oj, ale ze szkieletem wojownikiem potężnym przegraliśmy. No dobra, wykonajmy misję dla tego. Tutaj oto jegomościa, ale zobaczmy, co on nam tu proponuje. Tego nie. Nie, to na pewno nie. Dość słabe te misje u niego. Dobra, ostatecznie mogę przyjąć tę misję. Jak tam z moim poziomem? Mam już 26 poziom, połowę 26 poziomu. Także cały czas idzie to do przodu. W sumie tak mógłbym dla... po prostu takiej przyjemności, bardziej wkręcenia się w tą serię, mógłbym dodać jakiś opis tutaj postaci. Ale... na razie nie mam pomysłu. Chyba, że wy coś chcecie wymyślić kreatywnego na temat mojego tutaj... oto bohatera stworzonego przeze mnie, krasnoludzkiego maga. To też bardzo chętnie to przeczytam, bardzo chętnie się z tym zapoznam i może nawet tego użyję także. Również fajnie by było. Dobra, czy mamy coś ciekawego z towarów? Mamy taką czapkę, jak Gandalf miał. Albo jak tiara przydziału w Hogwarcie była w Harrym Potterze, ale te przedmioty mają z reguły gorsze statystyki od moich. Tutaj zbyt dużo jest tych czerwonych. Bo jak jest jeszcze jedno czerwone, a reszta zielonych i to naprawdę bardzo dużo, no to jest okej, ale jak jest za dużo tych czerwonych, to niby sporo zyskam, ale jakąś też sporą część stracę. Też w ten sposób staram się na to patrzeć. O, tu mamy coś jeszcze. O, to już lepsze. O, to na przykład, o, to już jest lepsze. Minus 2 to jeszcze bym, i plus 2, 30 prawie, to już bym takie coś to kupił. Ale jak nas są na przykład, no tutaj na przykład było minus 20 i niby plus 36, ale tutaj minus 20, no to właśnie, co mi to daje? Ale tutaj na przykład plus 6, więc to już bym na przykład poszanował. Ale mamy te prezenty świąteczne, które dostaliśmy na gwiazdkę, że tak to można nazwać, które dają nam 20, plus 22 do wszystkich cech. Tak, zaprezentuję też, że mamy tutaj miejsce pod naszą twierdzę, jest tutaj już taki zalążek tego. Aby postawić twierdzę na poziomie pierwszym, musimy mieć 200 monet, to nie będzie problem. Ale musimy mieć też drewno i kamień, nie pamiętam, jak to się zdobywało. Drewna trochę mam. Nie pamiętam, czy to się gdzieś nie dostawało po prostu. O, tutaj mamy coś o gildii. Albo zaraz sprawdzę, jak to z tym drewnem, bo cóż to za problem sprawdzić. Tylko tak, jeszcze jedną rzecz tutaj chciałem coś zobaczyć czy sprawdzić. Nie. A, to darmowe zakręcenie kołem. Bo chyba tutaj wtedy to drewno wygrałem. A tym razem wygrywam 3 szybki. No, myślę, że dość fajna nagroda, dość w porządeczku. Dobra, także zobaczę, jak to z tym drewnem i z tymi kamieniami i widzę się zaraz, słyszymy się zaraz. No, sprawa jest bardzo prosta, bo my tu oprócz tej twierdzy budujemy taką całą osadę. I by zdobyć drewno, trzeba po prostu postawić chatę drwala. Brakuje nam jednak troszeczkę pieniążków, ale jak wykonamy tutaj... ale jak wykonamy tutaj misję, to będziemy mogli postawić tą chatę drwala. A żeby wydobywać kamień, to potrzebny jest kamieniołom. To zaprezentuję też inne budynki, które tutaj można. Są koszary, kwatery robotników, akademie, skarbiec. Kuźnie, gilie łuczników, wieże magów,
i fortyfikacje obronne. A gdzie jest ten kamieniołom? Nie wiem, dobra, ale ważne, żebyśmy na początek mieli chatkę drwala. Resztę tam dojdziemy. A tu sprawdzaliśmy, co można. O, jest kopalnia klejnotów. Ale to klejnotów, ale to... A to kopalnia. A to kamieniołom miał być. A może to... Nie wiem, bo w kopalni też można wydobywać, tak? Kamień, jakby nie patrzeć. Dobra. Okej, jakoś to może będzie. No to dobra, no to widzimy się po misji, żebyśmy mogli postawić tą chatkę drwala. No i dobra. Pokonujemy nocną zmorę, wykonujemy misję. I możemy teraz postawić sobie chatę drwala w naszej twierdzy. Dokładnie, zbuduj. Tylko nie wiem, gdzie ten kamieniołom będzie, ale ważne, że chatę drwala mamy. To niech się nam tutaj buduje. I tu fundusze mamy, to nie jest problem, tylko że widzę, że kamieniołom może być. Zobaczmy, jak to wygląda. Ojejku, co ja robię? Twierdza. Ale zakończmy tą budowę. Na pewno, tak. Mamy chatkę drwala. Sobie tam drwal nam rąbie drewienko. Ale teraz pytanie, gdzie ma stanąć kamieniołom? Bo to nie może być kopalnia, bo kopalnia jest za kamienie, a kamienie mamy z kamieniołomu. Tu nic nie mogę przybliżyć, ani nic. No nie wiem. To już nad tym kamieniołomem to muszę się zastanowić, widzę. No dobra, zawalczymy sobie jeszcze na arenie. I wykonamy jakieś misyjki pewnie, tak? Przegrałem. No a pociśnijmy tą. Okej. Okay. No dobra. Także mamy tą chatę drwala. To już coś rozbudowaliśmy. Już poszliśmy w jakimś dobrym kierunku, jeżeli chodzi o rozwój tej fortecy, tej twierdzy. Już to jakoś zaczyna wyglądać. Jeszcze ogarnę, jak to z tym kamieniołom. A to też szybko sprawdzę. Dobra, znalazłem miejsce, gdzie wybudowywa się kamieniołom. Do kamieniołomu potrzebujemy jeszcze jednego drewienka. A co już mamy nawet zapewnione, bo zostało to... Już tylko nie kliknąłem wcześniej w to miejsce, po prostu, tak? I potrzebujemy jeszcze 30 minut. No dobra, to też możemy zrobić w tym odcinku, także widzimy się może jak ta misja się skończy, nie? Bo w sumie, no tak, myślę, że można tak zrobić. No i tak, jest już ukończona i chata drwala, i kamieniołom. Także cel osiągnięty na dzisiejszy odcinek. Jeszcze tutaj się misja kończy, ale to już nieistotne. Najważniejsze było właśnie, no, drewno już mam bardzo dużo, bo 337 takich, można powiedzieć, tam nazwijmy jednostek. Kamień się robi jednak chyba 3 razy wolniej, tak? No dobrze, także słyszymy się w kolejnym i cześć. Jeszcze zapomniałbym, korzystając z okazji, małe ogłoszenie. Może tak z racji po prostu, że co prawda już się skończyły, ale z racji, że po prostu był taki okres,
mam na myśli święta, zrobić jakieś takie dodatkowe Q&A, gdzie zadacie pytania. Zastanawiam się nad zrobieniem takiego Q&A dotyczącego tylko gier i tematyki gamingowej, gdzie zadacie mi jakieś ciekawe pytania i ja bym oczywiście na nie odpowiedział. Także tyle jeszcze miałem do dodania od siebie. No, korzystając z okazji jeszcze, że jesteśmy w Shakesach. O, i wygrałem sobie na arenie na podsumowanie tego odcinka. To jeszcze możemy zawalczyć w lochach. Aha, nie ma miejsca. W ekwipunku. Nie, no dobra, to możemy sprzedać jednak. I mogę zobaczyć, choć mi się wydaje, że jednak na lochy jestem ciutkę może za słaby. No właśnie, niestety znowu przegrałem. Także udaje się na wartę. I myślę, że tym akcentem już ostatecznie kończymy, także teraz już naprawdę cześć.